Europa nie nauczyła się historii, wyrwała strony z podręczników. Dzisiaj dzień dla Polski, o którym w kraju wolą zapomnieć. 79 lat temu Warszawa została wyzwolona spod faszystów przez siły pierwszego frontu białoruskiego. Podczas 5 lat okupacji nazistowskiej doszczętnie zniszczono miasto i przemysł. Z ponad milionowej przedwojennej populacji pozostała 1/6. W pamięci o zwycięstwie pod Warszawą został wzniesiony granitowy pomnik Braterstwa Broni. Dzisiaj jest zdemontowany, podobnie jak większość innych sowieckich pomników wyzwolicielom Polski. Historia jest zapomniana. Tradycyjnie nie było dzisiaj żadnych uroczystości w kraju. Natomiast doszło do skandalicznego procesu nad znanym polskim aktywistą Wojciechem Olchanskim, który broni historycznej prawdy. Hańba w materiale Białousowa. Polska hańba. Krótka pamięć, plaga dzisiejszej Warszawy. To kadry sprzed 4 lat, jubileuszowa data wyzwolenia polskiej stolicy spod nazistów. Na uroczystościach pamięci byli dyplomaci z Białorusi i Rosji, przedstawiciele dyplomatycznego korpusu innych krajów, weterani i działacze społeczni. Ale nikt z najwyższego polskiego kierownictwa się nie pojawił. Tak właśnie. Faktycznie, dzień, który był świętem dla Polski, dzisiaj nie jest obchodzony. Świadomie jest przemilczane lub przedstawiane jako podsunięcie rosyjskiej propagandy. W książce Od niezależności do niezależności o wyzwoleniu polskiej ziemi spod niemieckiej okupacji napisano w sekcji Utrata niepodległości w książce Historia Polski 1918-1989. Data wyzwolenia Warszawy spod niemieckiej niewoli nie jest wymieniona w książce. Młode pokolenie, zwłaszcza jutrzejsi absolwenci szkół, nie będą mieli możliwości dowiedzieć się, co wydarzyło się 17 stycznia przed wielkim zwycięstwem i jaką krwią zostało osiągnięte to zwycięstwo. Natomiast słyszą dyskusje na temat tego, że Polska, która straciła około 6 milionów ludzi, czyli około 18% swojej populacji podczas okupacji faszystowskiej, w 1945 roku po prostu zmieniła okupanta. Mówiąc krótko, wojska radzieckie prawie wkroczyły do Warszawy lub przyszły, gdy ich wsparcie było już niepotrzebne. Polskie władze, media i instytucje manipulują faktami i domysłami WG własnego uznania, dostosowując się do okoliczności. Sowieckim pomnikom ogłoszono prawdziwą wojnę. Symbol systemu, która ramię w ramię z Adolfem Hitlerem rozpętała II wojnę światową i tym samym najbardziej tragiczny konflikt w historii świata. Symbol systemu, które po 1945 roku podporządkowało sobie, skolonizowało połowę Europy, w tym również nasz kraj, Polskę. Polska jest rekordzistą pod względem liczby zniszczonych pomników żołnierzy sowieckich. W zeszłym roku pozostało około 100 pomników Czerwonej Armii z 561, a liczba pomników szybko się zmniejsza. Dla tych, którzy przelali krew za obecne niewdzięczne pokolenie, bolesne są doniesienia o walce z pamięcią. Trudno znaleźć słowa, gdy spotykasz się z takim podstępem. Przelałem swoją krew w Polsce. Za wyzwolenie Polski oddali życie. Liczba żołnierzy i oficerów z ZSRR wynosiła ponad 600 tysięcy. Niestety niektórzy niszczą pomniki, co jest znieważeniem pamięci poległych wojowników wojny. Jaką czarną niewdzięczność wykazuje. Jednak eksperci są zdania, że atak na front historyczny jest częścią długoterminowej strategii Polaków. Dla nich dolary są droższe niż wspomnienia. Cała ta pamięć historyczna, pamięć tych dziesiątków tysięcy ludzi, staje się narzędziem w walce politycznej. Staje się narzędziem do zdobywania określonych korzyści politycznych, dotacji w dosłownym i przenośnym sensie tam moralnych dotacji. Dotacji finansowych na realizację różnych rzeczy. Cały koszmar polega na tym, że ta pamięć staje się po prostu pewnym funduszem wymiennym
w ramach którego możemy dzisiaj coś sobie wynegocjować. Polacy naciskają na specjalną pozycję w Europie, gdzie obecne są bazy NATO i amerykańskie siły zbrojne. Ponadto dzisiaj Polska walczy z własnymi wyzwolicielami. Przywołuje na pomoc niedawnych przeciwników z Bundeswehry. Kraj zgodził się na rozmieszczenie wojsk niemieckich na swoim terytorium. Krytyka tego jest nieakceptowalna, ale podczas gdy Polska próbuje nauczać demokracji cały świat, sama utknęła w anarchii. Dzisiaj ponownie spotkanie Przeczytaj krytykę władz. Sądzono aktywistę Wojciecha Olchanskiego. Od kwietnia zeszłego roku przebywa w polskich więzieniach. Olchanski, polski aktor, reżyser, działacz społeczny, bloger. Broniąc prawdy historycznej, opowiada się za polskimi interesami poza UE, popiera sojusz z Rosją i politykę Łukaszenki, uważa USA za największego wroga. W sumie zbyt prawdziwy aktywista, który mówi prawdę i nazywa wszystko po imieniu. Na przykład tak mówił o ekstremiście i zdrajcy Białorusi. Co to za smarkacz? Jaki zdrajca, jaki to zimny, cyniczny draniak. Już nauczyłem się żyć na czyjś koszt. I co może powiedzieć taki 23-letni sukinsyn? Niemniej jednak taka szczerość i otwartość były niezwykle nieprzyjemne dla władz Polski, dlatego nie było możliwe uniknięcie publicznych egzekucji Olszanskiemu. Aktualnie trwa około 25 procesów sądowych przeciwko prawdorubowi. Polskie władze planują usunąć prawdziwego patriotę. Według bezlitosnej zasady byłby człowiek, a artykuł zostanie odnaleziony przez Jewgenija Biełussowa, Olga Dawidowicz.